Hej widzowie, witam was. Przychodzę dzisiaj do was z filmem, który może nie będzie dla wszystkich, ale będzie dla pewnej części ludzi, do której chyba jeszcze nie dane mi było na YouTubie się zwrócić, więc nie mogę tak mówić. Chciałem przesadzić, ale nieważne. Przesadzić to można na drzewo, znaczy nie można, trzeba mieć pozwolenie, bez sensu, ale nieważne. Dzisiaj przychodzę do ludzi, którzy na jakichś stronach, w jakiś sposób, w sposób losowy, może w sposób nielosowy, ale wygrali jakąś ilość pieniędzy, która jest trochę bardziej pokaźna i zastanawiają się, co dalej, w sensie jak zacząć, co zrobić, z której strony właściwie do takich pieniędzy podejść. I ja powiem ogólnie tak. Czy ten film wskaże wam proste inwestycje, dzięki którym zarobicie niesamowite ilości pieniędzy i wybudujecie sobie dom? No nie. To, co ten film ma zrobić, to pokazać wam taki tok rozumowania, który ja bym zastosował przy takiej wygranej. Od razu mówię, że jeżeli nie chce ci się tego wszystkiego robić, to ja zapraszam ogólnie. Ja mogę mniej więcej coś takiego podjąć, tylko na określonych warunkach i w ogóle wiecie, jak to jest, że w ogóle się nie opłaca. Znaczy, tam zależy jak się dogadasz, ale raczej nie. Pierdolenie o hopinie. A teraz konkrety, bardziej. Powiem tak, często rzeczywiście zdarza się, że przychodzą ludzie do mnie z pokaźnymi ekwipunkami, które zostały zrobione przez przypadek i zupełnie nie wiedzą, co z nimi robić. Ja powiem pierwsze, co trzeba zrobić. Trzeba zdać sobie sprawę, ile masz pieniędzy, ile z nich chcesz pomnażać. Musisz też określić, jak bardzo chcesz ryzykować. Często, jeżeli nie chcesz w ogóle ryzykować, jesteś skazany na long termy, bądź na inwestycje, które po prostu będą bardzo pewne i bardzo niskoprocentowe. W sensie będą one dawały niskie szanse zwrotu, ponieważ zawsze za krótkoterminówkami idzie bardzo duże ryzyko. Krótkoterminówki to są zazwyczaj hajpy, a hajpy są robione przez pojedyncze osoby. To, czy pojedyncza osoba pomyśli o tym, żeby coś kupić, czy nie pomyśli, jest to kwestia indywidualna, których my nie jesteśmy w stanie przewidywać. Więc to ryzyko zawsze trzeba wkalkulować. Ja powiem ogólnie tak, często spotykam się z czymś takim, że osoby, z którymi pracuję, na przykład rozdzielają sobie 50 na 50. Czyli 50% jest do ryzyka i to można stracić. 50% to pieniądze, które trzeba inwestować bardziej poważnie, bym powiedział, w sensie bardziej minimalizując ryzyko. Okej, zgadzam się z tym, może być to spoko sposób do tak jakby i tego inwestowania i podejścia do tego, jasne. W sensie ja nie widzę żadnego z tym problemu i często ogranicza się to do robienia długoterminówek na naklejkach, długoterminówek na skrzynkach bądź na playskinach, gdzie tam o wszystkim tak naprawdę filmy są, tylko trzeba sobie tego szukać, ewentualnie znaleźć to sama. Jeżeli chcemy ryzykować, musimy wtedy bardziej wgłębić się w całe środowisko i zrozumieć, że na przykład taki Huxi jest bardzo hypowany, przez co kupienie go za 18 groszy może za 3 dni się nam całkiem mocno poszczęścić. Ja powiem ogólnie tak. W tej sytuacji, w której jesteśmy, ja dam jeszcze taki jeden tip, bo ta rada ogólnie nie będzie za powiedzmy 5 miesięcy czy za 3 już aktualna, ale jest ona aktualna dziś, tu i teraz. Dzisiaj, jeżeli chcecie zacząć w ten sposób inwestować, musimy się jeszcze o jednej rzeczy dowiedzieć i jedną rzecz określić. Czy wy wierzycie w to, że dzisiaj w nocy, albo jutro w nocy, albo za tydzień wejdzie operacja? Jeżeli w to wierzycie, musicie inwestować tak, jakby ta operacja miała wyjść. Czyli wszystkie inwestycje, które dzisiaj podejmujesz, nie będą długoterminowe, ponieważ długoterminowe inwestycje, jeżeli wyjdzie operacja, spadną w okolicach 40-30%. Więc nie ma to żadnego sensu, żeby te inwestycje podejmować. Za to podejmujesz inwestycje krótkoterminowe, które są ryzykowne. Więc podejmowanie każdej inwestycji dzisiaj jest bardzo ryzykowne, jeżeli chodzi o overall twoje środki, jeżeli chodzi o overall o twój plan. Jeżeli jest on długoterminowy, nie ma to żadnego znaczenia, bo nie wiem, czy zauważyliście, ja wobec nawet jakichś wielkich spadków 50 czy 60-procentowych zawsze patrzę na okres kapitalizacji. Jeżeli okres kapitalizacji mam powiedziane, że jest w listopadzie 2022 roku, to mam wywalone w to, co się dzieje we wrześniu 2020
znaczy 2022 roku, przepraszam. Więc to ogólnie też polecam sobie zamontować w głowie, żeby ten okres kapitalizacji, który ma być w jakimś tam czasie, był po prostu dla was tym, do czego dążycie, a nie żeby panikować i po drodze wszystko sprzedawać, bo to nie ma żadnego sensu. I ważne jest to, żeby mniej więcej tego planu się ogólnie trzymać. Jeszcze co do myślenia. Ja wiem, że w momencie, kiedy wygrywasz jakieś pieniądze, masz jedną taką cechę, która w mojej opinii jest pozytywna i negatywna naraz. W sensie, masz podejście, że te pieniądze, które masz teraz, są bardziej do wydania, że można je bardziej przegrać. Co ogólnie skłania cię do podejmowania większego ryzyka? Co. Głupio to może zabrzmi ekstremalnie głupio, ale sprawia, że masz większe szanse na to, że podejmując krótkoterminowe ryzyko, po prostu ci się to opłaci. Dlatego, bo jesteś bardziej skłonny do podejmowania tego krótkoterminowego ryzyka, żeby te pieniądze bardziej pomnożyć. Ogólnie rzecz biorąc, tak jakby od dupy strony. Polecam zawsze umieć powiedzieć stop, jeżeli gramy. Ja ogólnie nie mówię stop na rynku Steam, ja jako ja, z jednego powodu, bo to jest moja praca i ja zarabiam przez YouTube, nie? Dlatego może się wydawać, że o, ja nigdy nie wypłacam tych pieniędzy i gram nimi cały czas. Trochę tak jest, ale pamiętajcie, że ja dostaję też pieniądze od YouTube'a, które dla mnie są tymi rzeczywistymi pieniędzmi, które ja wypłacam, nie? Więc to jest ważne, żebyście nie brali przykładu ze mnie, że ja jestem osobą, która cały czas tu siedzi i pomnaża swój kapitał, tylko jestem po prostu osobą, która na tym Steamie, jakby to powiedzieć, pracuje, nie? Wiecie, to jest mój rekwizyt, te 3,5 tysiąca złotych, także to też warto by wziąć pod uwagę i nie możecie inwestować tak samo jak ja, ani w ogóle mieć tego samego co ja podejścia, no bo mamy zupełnie inną sytuację, jeżeli o to chodzi. Jednak, mimo wszystko, powiem tak. Pamiętajcie o tym, żeby szanować pieniądze, jeżeli chodzi o te, które zostały uzyskane krótkoterminowo. Wiadomo, można się narażać na ich stracenie, na tym polega inwestowanie. Każda inwestycja jest taką, która niesie za sobą potężne ryzyko. Nawet te, które mogą być pewniakami, one też niosą za sobą duże ryzyko i jest to ryzyko nawet nie spadku ceny, tylko wydarzenia się dużej ilości nieprzewidywalnych rzeczy, o których nawet nie macie pojęcia. Także warto w mojej opinii jest na to też popatrzeć. Ale ja ogólnie podchodzę do inwestycji jako te, które mają większe prawdopodobieństwo, że się udadzą, ale będą na przykład bardziej rozbite w czasie i tymi, które mają te prawdopodobieństwo mniejsze. A czasami są takie kwiatki, że od pierwszej godziny wiesz, że za 2 godziny będziesz miał dwukrotność. I mam nadzieję, że tak w sumie, ja tak powiem po cichu, że to właśnie mi się uda zrobić na operacji. O, tak, taki mam plan na operację, żeby to się mniej więcej udało. To ogólnie jest. Ten plan jest ogólnie dostępny dla gigajohnów, ale to będzie moja pierwsza próba zrobienia tego, nie? Więc to też jest to, że gdzieś tam to powiedziałem dla gigajohnów, żeby tego jakoś się, żeby się nie rozchodziło, bo by przecież ludzie robili pewnie to samo, bo ludzie to debile i mnie kopiują. Ale mówię, że jeżeli ktoś jest tego ciekawy, nie nawet po to, żeby to jeden do jeden robić, tylko po prostu, że jest ciekawy, no to sobie można kupić. Ja tam, wiecie, będę miał na bułki, będę się cieszył i w ogóle. No. To tyle na tym filmie. Nie wiem, czy jest coś do powiedzenia. Jeżeli coś jest, to pytajcie w komentarzach. Najwyżej uzupełnimy ten film. No. Hejuwa.